Nie sposób było tego filmu nie zrobić z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że bardzo dużo zawdzięczamy Matce Bożej, zarówno ja, jak i moja żona, i można powiedzieć, że uratowała mi życie, a na pewno wymodliłem sobie poprzez Maryję właśnie żonę taką, jaką mam. Także Paweł, który jest współrealizatorem wraz z Agnieszką tego filmu, jest ofiarowany Matce Bożej w duchu traktatu. Czy mówić do mikrofonu? Nie, ja tylko wezmę mikrofon. W duchu traktatu właśnie owego świętego Ludwika. I powiem Państwu, że sporo filmów powstało o Ojcu Świętym i o prymasie nawet trochę kręcono. Ale ten główny nurt, jakby ich pomysł, ich program duchowy na posługę kapłańską, później posługę duszpasterza kraju, a później no, w ogóle Piotra naszych czasów, był oparty o tę oś, którą wytyczała ona. I ja myślę, że nie przez przypadek spotykamy się w Dzień Dziecka, jako dzieci tego narodu, ale dzieci też tej matki, tej konkretnej królowej. Oni w sposób tak dobitny, do tego stopnia, że prymas na łożu śmierci, 4 dni temu była 33. rocznica jego śmierci, mówił, że jeżeli jakowy program, to ona nie zostawia testamentu, mówi tylko o niej. Cały swój, ten, swoją posługę dedykuje tak, że mówi, wszystko postawiłem na Maryję, wszystko, nie tam, że tam 70%. Mi, jako byłego hazardziście, szczęśliwie trzeźwego, bardzo to przemawia, że on wszystko postawił na Maryję. A Jan Paweł II doskonale wiemy, że to hasło Totus Tus zaczerpnął z traktatu, czyli cały twój, i on nawet każdy dokument podpisywał tymi słowy. To nie tylko, że hasło tam pontyfikatu. On tak żył. Rzeczywiście był cały jej i wszystko, co robił, był jej. I mimo, że niby to wszyscy wiedzieliśmy, nie powstał żaden film przez te wszystkie lata, który by opisywał ten najważniejszy ryt ich posługi. Tak ważny, jak próbujemy udowodnić tym filmem, dla historii naszego kraju, czy świata w ogóle. I kiedy wpadłem na ten pomysł, zresztą to było 3 dni po śmierci Jana Pawła II, w telewizji leciał program Jacka Żakowskiego Summa zdarzeń, w którym oczywiście rozmawiano o papieżu, bo o kim można było rozmawiać 3 dni po śmierci Jana Pawła II. I tam wychwalano go, że ekumenia, że kontakt z mediami, że spotkania z młodzieżą, że to wszystko takie cool. Ale jak się pojawił wątek maryjny, no to po prostu był jeden wielki sabat czarownic, jazgot, atak, że to takie naiwne, że to takie głupie, że to takie polskie, że to takie zaściankowe, że Europa to wyżyga. No w tym duchu. Ja wtedy serce mi biło po prostu jak młotem, bo ja Matce Bożej zawdzięczam dużo, też kaplerze, różańce, to wszystko jest mi bliska duchowość. Byłem, po prostu cierpiałem. Mówię, nie no, trzeba krzyczeć, że w ogóle tak można zatupywać 3 dni po. I zaczęliśmy szukać z Agnieszką sposobu, jak to zrobić. Chodziliśmy do różnych telewizji, żeby pomogła nam w realizacji tego filmu, a wszyscy mówią, nie, no ta sama śpiewka, no właśnie, no jak o ekumenizmie zrobić, o młodzieży, no to może, ale kto będzie chciał o Maryi, o Polsce, ojczyźnie, w ogóle to jakieś bez sensu. Się nie udało, wszędzie nas wyrzucano. 2 lata szukaliśmy kogoś, kto wreszcie powiedział, pan Lucjan, który tutaj w nazwisku jego się pojawia na końcu filmu, powiedział, no dobra, róbcie. I zaczęliśmy robić. I się nagle okazało, że nasza historia, naprawdę opowiedziana z tej perspektywy, staje się bardziej zrozumiała. Że my zaczynamy łapać tak naprawdę kontekst rozumienia naszego serca. Jak mówi Tomziński, ojciec Tomziński był jednym z tych Paulinów obecnych w tych wydarzeniach, że ta historia rzeczywiście, że to jest o duszy Polski. Że nie zrozumiesz tej duszy, nie patrząc się w to święte oblicze, gdzie te cięte 2 rysy, gdzie ten wzrok matczyny i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że ten film zaczyna się w 1953 roku, kiedy tak naprawdę komuna ma wszystko. No zadeptuje kościoły po kolei wszędzie, w Czechach, na Węgrzech, w Rosji, już nie mówię tam, co tam się działo w Związku Radzieckim, i próbuje zrobić to w Polsce. Prymas siedzi w więzieniu. 3 lata później w Poznaniu masakra. Po prostu robotnicy są zabijani masowo. Prymas nadal siedzi w więzieniu. I do tegoż prymasa przychodzi ta Maria Okońska, która zmarła w zeszłym roku, pani z Instytutu Prymasowskiego. Dodam, że Instytut Prymasowski po prostu tak pięknie nam podziękował za ten film wielokrotnie słowy swymi, że mamy pewność, że nie zepsuliśmy myśli prymasa tym filmem, że te słowa, które on tu podaje, są podane dobrze dobrane, z pomocą Ducha Świętego niewątpliwie, albo nie naszymi siłami. I kiedy ona do niego przychodzi i on mówi, że trzeba pisać ten akt, bo on miał pisać ten akt zawierzenia. On mówi, ale co ja mam pisać? Ja jestem w więzieniu. I ona wtedy mówi, ale święty Paweł też pisał z więzienia. Część listów, jak doskonale wiecie,
mili Państwo, jest pisane z więzienia przez świętego Pawła i czytamy je co tydzień w kościołach i jakoś działa. No i prymas zaczyna pisać te listy. Ale co to jest napisać śluby, kiedy on siedzi w więzieniu, nie ma żadnej, tak jak mówi Tomziński, żadnej prasy, radia, telewizji wolnego, w ogóle o telefonach komórkowych w ogóle nikt jeszcze nie śnił, nie marzył, nawet Stanisław Lem, którego chyba jeszcze nawet pióro wtedy nie skrobało po papierze. I nagle milion ludzi stawia się na Jasnej Górze za sprawą właśnie pań z Instytutu Prymasowskiego i młodych Paulinów, którzy ręcznie przepisywali te śluby, rozsyłając do wszystkich parafii z dziesiątków z poczt, bo przecież cenzura, wiadomo, tropili wszystko zdeptać, zniszczyć. I stawia się milion ludzi. Nie ma papieża tam, że milion ludzi przyszło. Nie, jest tylko wołanie. Chodźcie, będziemy mówić akt zawierzenia. Prymas siedzi. I zaczyna się ten akt zawierzenia. I chwilę potem, akt zawierzenia, który zresztą był kontynuacją, o czym w tych materiałach dodatkowych na płycie piszemy, tych sławnych ślubów Jana Kazimierza, to wszystko zapewne Państwo z historii pamiętają. Ale co się dzieje później? Rozpoczyna się 9-letni czas oczekiwań na naszą rocznicę chrztu. Niedługo znów będzie okrągła, 1050, wówczas papież, mam nadzieję, ojciec święty Franciszek odwiedzi nasz kraj i jak niektórzy mówią, być może doczekamy się wówczas beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Oby, módlmy się o to na pewno. I przez te 9 lat co się dzieje? Peregrynuje ów obraz. I ci komuniści, którzy jak wiemy nie wierzyli w Boga, jak mówi tutaj pan Kochański, mówi, nie wierzyli w Boga, drżą portki im po prostu ze strachu, że nagle Maryja im zburzy ich imperium. Oni już, jak zobaczyli ten milion, to się przerazili. Ale tu jeszcze Maryja idzie w obrazie do chat, od domu do domu, po tej Białostoczyźnie, tam po górach, wszędzie tam jest. Jak ona śmie, aresztują obraz. No już po prostu większych debili po prostu nie można sobie... No, obraz aresztowali po prostu. Bo żeby się Polska nie obudziła, to sobie aresztujemy obraz. Co robią wówczas Polacy? No, same ramy peregrynują i ta nowenna trwa. Znaczy, buduje się ten duchowy fundament, z którego potem wyrośnie Solidarność. To nie ma o tym żadnych wątpliwości. Tak wykuwa się ta prawda roku 66, którą tak nieudolnie próbował zakrzyczeć Gomułka, który jest tutaj no, po prostu tak pożałowania godny, że jak się myśli, że on to mówił serio, to po prostu aż żal go bierze na niego patrzeć. Gdyby nie fakt, że wiemy, że odpowiada za morderstwa dokonane na naszym narodzie, to pewnie byśmy nawet sam biedny Gomułka pomyśleli. No. I dokonuje się cud. Dokonuje się cud. Oczywiście, jak u Marka przeczytałem na plakacie w domu, że komuna upadła na 4 łapy. No tak, no niestety. Tak, owego czerwca upadła. Przykropki, na 4 łapy. No trochę tak jest. Zresztą to, co się działo niedawno na tym pogrzebie jeruzalskim, no to jest skandaliczne. Znaczy, osobiście jako katolik bardzo się cieszę, że człowiek przyjął sakrament święty. Świetnie. Nie chcę jego potępienia. Ale honory dla mordercy? Dla człowieka, który ma krew na rękach, dla ludzi... Przecież stan wojenny to było 100, przynajmniej 100 istnień ludzkich, zamordowanych ludzi, ale miało być ich znacznie więcej. Szkoły były zmieniane na szpitale, w IPN-ie to wszystko jest rozpisane. Oni się spodziewali, że dokonają masakry na naszym narodzie. Rok 70 to też jest jaruzelski. To on wtedy tym wojskiem dowodził. Już nie mówiąc o jego donosach z czasów młodości, kiedy tam za sprawą jego donosów tam rozstrzeliwali na prędce. Więc oczywiście, kto może wybaczyć? No Bóg może wybaczyć. To on powiedział, wszystko macie wybaczone. Dlatego to jest dla mnie najlepszy dowód na to, że Jezus Chrystus albo był, przepraszam za takie słowa, wariatem, albo był Bogiem. Nie można traktować Jezusa Chrystusa jako nauczyciela, a jednocześnie nie traktować mądrego nauczyciela, jednocześnie nie traktować go jako Boga, bo on powiedział, odpuszczam wam wasze grzechy. No to jaki nauczyciel może odpuścić wasze grzechy, które nie są wymierzone w tego nauczyciela? Co najwyżej mogę odpuścić, że mi tam dziecko krzesło zabrało spod pupy, no to mogę mu odpuścić, ale przecież nie odpuszczę grzechu, że tam kogoś tam pobił, nie? Czy ukradł, bo to nie mi ukradł. Jezus mówi, że odpuszcza, więc jest naszym Bogiem i to On może Jeruzalskiemu odpuścić i zapewne odpuścił, skoro ten sakrament był przyjęty. Ale jak można zostawić mu apolety generalskie? No w ogóle cóż to za pomysł? No? To przecież to jest zdrajca narodu, szeregowiec. No, nie wiem. Tak naprawdę totalitaryzmy to nie tylko komuna. Tak naprawdę duchowa zapaść Europy jest przerażająca. To, co Jan Paweł II krzyczy w Kielcach, to akurat szczęśliwie nie najbardziej do Polski dzisiaj. Bo chociaż faszyści odeszli w niepamięć, no w każdym razie nie wiem, czy są jeszcze w Europie gdzieś legalne partie faszystowskie, pewnie nie, ale
Oni mówili, że tak, Cyganie, Żydzi, Polacy to nie są ludzie, prawda? Podludzie. Więc skoro podludzie, to można ich zabić. Komuniści robili podobny manewr, to znaczy wrogowie systemu, posiadacze ziemscy, ci, którzy chcą zatrzymać ten nasz marsz, to też nie są ludzie, życie ludzkie warte tyle, co kopiejka. Ale dziś, w tej cywilizowanej Europie, pod błękitnym sztandarem, ten faszyzm, komunizm ma się znakomicie, dlatego że nadal odmawia się człowieczeństwa ludziom ze względu na jedną tylko zmienną, jaką jest wiek. Za młody, żeby uznać go za człowieka, w łonie matki zabić. Pod człowiek. To w ogóle ma być prawem człowieka, możliwość zabijania człowieka w łonie matki. Albo za stary. Jakość jego życia spadła poniżej tam określonej normy, więc eutanazja to też, to w ogóle także prawo człowieka. Widzą Państwo, ten absurd jest gorzej niż Pani mówi. To nie chodzi o to tylko, że w Polsce coś się zapiekło. To jest smutne, to nas boli, oczywiście. Ale to jest, cały kontynent mamy po prostu zakażony. I proszę zwrócić uwagę, ten strzały, dobrze wymierzone, jak słyszymy, z tego Browninga, który nie miał prawa się zaciąć, zostają wymierzone co do godziny i minuty, po 17:19, kiedy miało miejsce pierwsze objawienie, 13 maja. Jakże niesamowita historia. I tak jakby niebo powiedziało, nie masz żadnej mocy, jeżeli ja swoim płaszczem ochronię. Ale proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II każdym dniem, każdą sekundą swojego życia o tę ochronę prosił. I to, co kardynał Nagi, zresztą na parę tygodni przed swoją śmiercią, bo mieliśmy ten honor gościć, niesamowity ksiądz, patriota, wspaniały człowiek, mówi, pokuty, 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 różańce, 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 bo jest nam bardzo łatwo powiedzieć, że myśmy z tego narodu, z którego święty papież, czy wiecie, że Jan Paweł II to jest mój ziom, mój krajan? Tak możemy sobie pomyśleć, ale co ja wziąłem z tego, do czego on mnie zaprasza? Gdzie ja jestem na tej linii wszystko postaw Maryi? Jak się ma do mnie to zawierzenie wszystkich spraw, wszystkich moich myśli, dedykowanie mojego trudu codziennego? To są rzeczy, które zostały zadane właśnie nam, tej garstce tu siedzącej. Faustyna, proszę zwrócić uwagę, jak ona miała na nazwisko. Nie jakaś Radziwiłł, czy jakaś, nie wiem jaka, Buchenwald, Kowalska. Żebyśmy czasem nie pomyśleli, że to nie jest do nas. Że to nie jest o nas, to jest o nas. I ona pisze, że z tego kraju wyjdzie iskra. Możemy sobie pomyśleć, iskra, Jan Paweł II był iskrą i spoko, i już załatwiony. Nie! To ty i ja jesteśmy tą iskrą. Jeżeli my zaprzeczymy tego dziedzictwa, powiemy, że Chląd, Wyszyński, Wojtyła się mylili. To była droga może dobra na wtedy, kiedy była ta komuna, a dziś jej nie zauważając, pójdziemy swoimi drogami, najczęściej w stronę Złotego Cielca, ale różne tam strony wygody, różne mamy pomysły, jak odgrodzić się od tego źródła, jedynego źródła prawdziwego, no to biada nam. To ta iskra zostanie zadeptana i będziemy mogli wtedy pomstować na wszystkich dookoła. Ale ja akurat myślę, że każdy naród jest wybrany. Nie ma tak, że jest jeden naród wybrany. Każdy jest wybrany do czegoś. Tak samo jak człowiek. Nie zgadzam się z tym absolutnie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wszyscy, jak tu siedzimy, mamy sprecyzowaną misję, jedyną w swoim rodzaju, opartą na naszych talentach, nie cudzych, którą tylko my możemy zrealizować i nikt inny. Jeżeli każdy z nas nie zrealizuje tej swojej misji, no to z niej będzie rozliczany i nikt za niego tego nie zrobi, tak jak on by to zrobił. I to jest właśnie, ten film miał być trochę też ku nadziei, że oto jest gdzie zaczerpnąć, że jest pewne źródło, z którego ja mogę wziąć i pójść, ale nie na leniucha, nie na, a no kiedyś to zrobi, fajnie być z tego narodu i w ogóle super, no niezłe. To właśnie nie o to chodzi. To jest taki dzwonek, wstań trzutko moja, bo jak sól straci swój smak, no to czymże ją posolić? I ta matka, która jest naszą, wiemy o tym, naszą matką, obecną także tutaj w Belgii, przecież bardzo obecną,